Cześć. Jak rozwinąć krok podstawowy w tańcu disco samba? Najpierw Cię zaskoczę. To jest krok podstawowy, czego nie ma. Samo uginanie kolan. Ale Ciebie bardziej będzie interesować krok w bok. Krok stuknij, krok stuknij. Krok w bok i krok w bok. Zanim do tego dojdziemy, najpierw samo uginanie kolan. Tutaj nie stoję na złączonych kolanach, mam je delikatnie pod sobą. Moje stopy są pod ramionami i je uginam. Zresztą, jeśli je złączę, to już jest inna figurka. Serio, w ten sposób mnoży się figury, kiedy świadomie robisz coś innego niż zwykle. Wróćmy do uginania. Jak to robić? Po pierwsze, używam energii. Dlaczego? Bo dzięki energii nasz taniec jest atrakcyjny. Im człowiek młodszy, tym ma więcej energii w sobie. I tym bardziej to się ludziom podoba. Nie płci przeciwnej. Ta energia, która jest w nas. I energia to idzie w dół. Raz, dwa, raz, dwa. Energia w dół, w dół, w dół, w dół. Raz, dwa, raz, dwa. Nawet samą energią możesz się bawić. Jak? Używasz, schodzisz mocno w dół. Słabiej, mocno, słabo, mocno, słabo, mocno, słabo. Jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mocno, słabo, mocno, słabo, mocno, słabo, mocno, słabo. Pierwszy sposób, jak to rozwinąć. Staję nieco szerzej. Używam tego kroku, kiedy odpoczywam na imprezie. Kiedy czekam na coś. Nieważne, kiedy stoję z drinkiem, nieważne. Po prostu balansuję. Przechodzę z jednej nogi na drugą nogę. Nic więcej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. W ten sposób po prostu nie stoję jak kołek i nie czekam na cud. Ale cały czas do rytmu. Ruszam się do rytmu. To najważniejsze, żeby czuć muzykę cały czas, bo dzięki temu się rozwijasz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jak to wykorzystać w parze? W parze już można stanąć, tutaj stałem nieco szerzej, nogi pod sobą, nieco szerzej, żeby było widać, to musi być widać, że ja balansuję, a w parze staję jeszcze szerzej i przechodzę z jednej nogi na drugą, szeroko. Raz, dwa, raz, dwa. Dwa razy na jedną, dwa razy na drugą. Dwa razy na jedną, dwa razy na drugą. I nic więcej. Tu też można. Mocno, słabo, mocno, słabo. Mocno, słabo, mocno, słabo. Nic więcej. Raz, dwa. Raz, raz, dwa. I teraz przejdziemy do kroku w bok. Czyli do naszego krok, stuknij, krok, stuknij. Stuknij to znaczy, że stawiam podeszwę, ale bez ciężaru ciała. Ta noga jest cały czas wolna. Ciężar ciała jest na nodze obciążonej. Tą nogą będę mógł ruszać w każdym kierunku. Jeszcze do tego dojdziemy. Ale jak wyprowadzić to od uginania nóg do kroku w bok? Raz. Dwa. Jestem nisko i z tego nisko wyprowadzam przez górę krok w bok i stuknij. Krok w bok i stuknij. Raz, dwa. Raz, dwa. I raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I znów uginam nogi. Tylko tyle. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. I znów raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Baw się tym. Porób kilka razy samo uginanie nóg i przechodzenie. Po dwa razy. Dwa razy, dwa razy. I znów krok stuknij, krok stuknij. Krok stuknij, krok stuknij. W ten sposób będziesz się rozwijać, jeśli będziesz mieszać figury. Im więcej mieszania, tym Twój rozwój będzie szybszy.
Serio. Jak rozwinąć to krok stukni, krok stukni? Najprostszy sposób odległością. Tutaj, kiedy robię krok stukni, staram się, żeby ten krok był jak najbardziej naturalny. To ma być zwykły krok, nic więcej. Nawet o tym nie myśl, że coś się starasz. Skup się bardziej na tym góra-dół, na tej energii, niż na wielkości kroku. Dlaczego? Już pokazuję. Teraz będę przesadzał. I robię to świadomie. Przesadzam w długości. Robię krok, stukni, krok, stukni, krok, stukni, krok, stukni. To musi być znacząca różnica. Duży, duży. Średni, średni. Jeszcze raz. Duży, duży. Średni, średni. I ostatni raz. Duży, duży. Średni, średni. Tutaj jeszcze się rozciągam. Rozciągam ramiona. Średni, średni. Był średni, duży, więc można zrobić mały. Zacznę od średniego. Normalny krok, naturalny. I jeszcze jeden, ostatni. I mały. Tutaj nie robię żadnego kroku. To ma być krok dosłownie w miejscu. Tutaj najważniejszy jest ten balans. Góra, dół, dół. Energia w dół. W dół. Pomyśl, jakbyś się skradał. Skradam się. Skradam się. Niech idzie ta energia, idzie w dół. I znów. Średni. Średni. Duży. Duży. Średni. Duży. I duży. I malutki. Co jeszcze można z tego zrobić? Był krok w bok. Więc mogę zrobić krok do przodu, do tyłu, tak samo. I znów w bok. I znów przód i tył. I w bok. I przód i tył. Nic więcej. To też już można mieszać. I bawić się. I więcej mieszania, tym więcej zabawy. Jak to jeszcze rozwinąć? Tylko to. Mówiłem Ci, że kiedy stoję na jednej nodze, druga jest wolna i mogę zrobić nią krok w dowolnym kierunku. Pokaż Ci sekwencję. Krok w bok, krok w bok, krok do przodu, do tyłu. Krok w bok, mam obciążoną drugą nogę. I znów mogę zrobić krok do przodu. Krok do przodu i do tyłu. I w bok. I znów przód i tył. I w bok. I znów przód i tył i w bok. Wyobraź sobie, że przed tobą jest litera U. I robię krok do tyłu, krok w bok, krok do przodu, do tyłu i znów w bok i w bok. Mały krok, skradam się, skradam się, skradam się, skradam się. Normalny i rozciągam, 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 rozciągam. I znów. Dwa na jedną, dwa na drugą. Dwa na jedną, dwa na drugą. I rozciągam. Rozciągam, skradam się, skradam się. Postaraj się, żeby Twoje kroki były parzyste. Tutaj, kiedy robię krok w bok, to wracam do punktu wyjścia. Jeszcze raz. Krok w bok i wracam do punktu wyjścia. Nawet tu, kiedy uginam nogi. Raz, dwa, raz, dwa. Staraj się, żeby tutaj uginać 4 razy nogi. Raz, dwa i jeszcze raz. Raz, dwa. I wyjdzie wtedy to samo, co krok w bok. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Mocno, słabo, mocno, słabo, mocno, słabo, mocno, słabo. Pozostaje tylko poćwiczyć. Poćwicz to w miarę możliwości, ale nie żałuj sobie. Lepiej, jeśli poćwiczysz minutę dziennie, przez tydzień, niż jednego dnia godzinę. I kiedy to zrobisz, kiedy poćwiczysz, nabierzesz mega swobody. Jeśli będziesz mieszać, jeśli jeszcze dodatkowo będziesz mieszać te figury, wtedy naprawdę poczujesz ogromną swobodę. Już po tygodniu. Pozostaje ćwiczyć i to sprawdzić. Na razie, dzięki. Cześć.